Dla mnie reggae to jest po prostu reggae korzenne ruszone. Staram się nie ograniczać swojej muzyce z jedną całością. To jest właściwie jedność jaka. Reggae i hip-hop to są takie reggae kultury. Zresztą hip-hop powstał z reggae tak naprawdę. Jest też jeden to z Ułamy. Czyli Hellboy, czy Ono Drones, czy wiesz co, co to jest, to się wszystko zaczęło. Good sense made my life smoke. Breathe away that good sense made a cool vibe. After I tried to get high, I let the smoke breathe. A good sense made a life smoke. Breathe. A good sense made a life smoke. Breathe away that good sense made a cool vibe. After I tried to get high. A jak to wpisuje się zawód? Oj, to już to jest zaszczepiona zajawka od naszego tatusia kochanego, który tam grał sobie salsę swego czasu. No i że tak powiem katował nas tą muzyką od dziecka i strasznie mi się to wszystko podoba. Jedziemy z tym, słuchajcie. Puszka Kiermana! Poza tym, że wypływa z naszych doświadczeń i jest to naszym jakby życiu, to wydaje mi się, że w naszym kraju jest to naprawdę ponadczasowy numer i jeszcze długo wydaje mi się, że będzie miał sens po prostu w każdym momencie, w każdym czasie. Wiesz, po prostu life goes on, wiesz, czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, nie? Ale zawsze są takie momenty, często spływają takie momenty, że po prostu jest pusta Kiermana, jak chyba każdy dobrze wie, co leży. Cały czas od koncertu, od pierwszego? Danielu? No tak, no tak to wygląda. No. Wczoraj balanga była i dusza rozkulana. To sytuacja znana i teraz kombinacje. Jak urodzą to sytuacje. Telefony poziomem po sobie to dotacje. Wtedy jednak ze mną byli stare, bo już wykryli. Nie czekają w żadnej chwili, bo to leci im ta branża. Za to trzeba uważać, by nie donosz melanża. Bo tu cię długo koncerty od pierwszego do pierwszego. Za to robię to, co lubię, tak że nie ma tego złego. Czucie na oczy na temat legalizacji marihuany konsumpcji tejże, wypowiadać się bardzo otwartym kodem. No to ja kontrowersyjnie powiem, że w swoim własnym imieniu, że jestem ogólnie za legalizacją wszystkiego. To jest dla ludzi i to powinno być kontrolowane w jakikolwiek sposób. Mamy na kontroli, to wtedy się robi cała strefa, jest przestępczość i to wszystko się robi. Ratatatata, ulicy słychać, co my zawinęli w ratata. Wtedy ziemia przesolny krata, no patata. Nie do morda, ciatatata. Tam się linku marzy, cały stąd ma ratata. Bo on miał pięsięczoną bliski. Bo sam po sobie. Nie, nie mam żadnych problemów. Nie, nie, mówię za siebie. Ja na przykład podpisuję się pod tym tekstem na 100% i... I tyle, no. Nie, no, ale nie mamy tak, że są jakieś łapanki na drodze, dlatego, że tam się kwiatuje. Nie, normalne swoje, takie zwyczajne życiowe problemy z policją i sprawę. No tak, no bez wyroku, tak naprawdę to zostają Bardzo dużo ludzi w koło generalnie zostało złapane. Za trawkę generalnie. Na ulicy słychać szał za dymieni brata. Na myśleli, że miał przy sobie brata. Nie ma tata, nie ma tata, nie ma tata. Chciał się tylko marzyć, a dostał dwa lata. Bo on miał wierzę pełną bliski. Bo sam to sobie wypodoba. Stąd was tyle nienawiści. Że przecież każdy z was kiedyś to próbował. Policjanci, nasi przeciwnicy. Radona się klamacja, a później zabijają to. Czy to się różni od bitwy? To nie jest tylko kwestia, że jestem za legalizacją, bo ja lubię sobie jarać jointy. Tylko to jest po prostu teraz taki problem społeczny. Legalizuj się po latach odwolą. Kolejny się przeciwnicy. I tak się dzieje w każdym nowym mieście. Każdy mamy ryzy. I niech już nie słyszy krzyków pomocy. Nie za bardzo co robi szanowny pan Paliko, nie śledzę go bardzo, nie wiem czy mogę się zgodzić z jego poglądami, bo tak naprawdę nie wiem jakie on ma poglądy, ale to, że robi szum wokół tego, żeby zalegalizować te miękkie narkotyki, to jest jak dla mnie na plus. Chciał się tylko marzyć, a dostał dwa lata, bo on miał
przez kąt, patrzyłem nienawiści, przecież każdy z nas jest obrót.